Od stycznia tego roku Polski Komitet Energii Elektrycznej prowadzi kampanię Liczy się energia. Zachęcamy w ramach tej kampanii do oszczędzania energii, ale też pokazujemy, jak tę energię oszczędzać i ile można zyskać. W ramach naszej kampanii zleciliśmy Krajowej Agencji Poszanowania Energii zrobienie takich konkretnych symulacji na konkretnych urządzeniach, ile można zaoszczędzić za pomocą zmiany nawyków, wymiany właśnie urządzeń elektrycznych na bardziej oszczędne i tymi danymi dzielimy się z Polakami. Czasem korzystamy z elektrycznych urządzeń dogrzewających. Są na rynku różne rodzaje takich urządzeń, od takiej najprostszej farelki, która zresztą pochłania najmniej tej energii elektrycznej, po grzejniki konwektorowe, grzejniki olejowe, elektryczne. Natomiast wybierając takie urządzenie, zawsze trzeba pamiętać, do jakiego pomieszczenia, do jak dużej kubatury ogrzania potrzebujemy takiego urządzenia i jak długo ono ma pracować. Okazuje się, że koszt takiego dogrzewania może się wahać od 35 zł miesięcznie do nawet 289 zł miesięcznie. No a biorąc pod uwagę, że sezon grzewczy w Polsce jest długi, no to już może być poważna suma w naszym domowym budżecie. Jednym z najprostszych sposobów na zaoszczędzenie na rachunkach za energię elektryczną jest wymiana oświetlenia na bardziej energooszczędne. Jeżeli wymienimy 10 żarówek, takich tradycyjnych, halogenowych, powiedzmy 30-watowych, na żarówki 4-watowe LED-owe, które dają w zasadzie tyle samo światła, możemy zaoszczędzić blisko 300 zł rocznie, a to już jest niebagatelna kwota. Bardzo ważne jest też to, żebyśmy pamiętali, że każde włączenie urządzenia elektrycznego, czy to jest żarówka, włączamy po prostu światło, czy to jest laptop, czy to jest telewizor, to jest po prostu decyzja zakupowa. W ten sposób, włączając urządzenie elektryczne, dokonujemy zakupu energii elektrycznej. Płatność jest oczywiście odroczona, przychodzi potem do nas faktura za energię elektryczną. Zachęcamy do odwiedzenia strony liczysieenergia.pl i sprawdzenia, ile konkretne urządzenie elektryczne zużywa energii elektrycznej, a przez to też naszych pieniędzy.